W dzisiejszym filmie do wygrania jest ten skin. Jeśli chcesz go zdobyć, zostaw suba z dzwoneczkiem, łapkę w górę pod filmem, napisz komentarz i użyj kodu Croxy na stronie CSGO Skins. Powodzenia! No witam Cię bardzo serdecznie, misi kolorowy, CSGO Skins i skrzyneczki oczywiście z M44 Hole. Zobaczmy, 5880 zł, koszt cały tej bitwy, więc mam nadzieję, że tutaj może dla wuja w końcu spadnie coś i może wuja w końcu będzie mógł powiedzieć, że trafił hola. No i mamy to, stary, M4 hole, 21 tysięcy złotych, dzień dobry, bang bang. Jeszcze tutaj Adrian trafia Dopplera, face dwójeczkę Huntsmana, no ale to wszystko leci do mojej kiermany. No chyba, że to hola by trafił, to by nie wiem co zrobił. No ale mamy to, stary, 23 tysiące łącznie, sprzedajemy wszystko, no i takim budżetem, stary, można zacząć ten film. Witam się bardzo serdecznie jeszcze raz. Przypominam oczywiście o konkursie na skina na początku filmu, więc oczywiście. Jak chcesz wziąć udział, no to chyba wiesz co robić. Sub z dzwonem, oczywiście łapa w grę pod filmem, komentarzy, dołącz na Discorda i kodu Croxy użyj, który daje ci skrzyneczkę na start za free. Wystarczy, że zalogujesz się z linku, zapiszesz jak jesteś osobą pełnoletnią, możliwie oczywiście ten magiczny kodzik. No ja wpiszę sobie tutaj kodzik Croxy przez Vikes, który daje ci właśnie skrzynkę na start za free i przed każdą płatą 10% więcej, więc kodu możesz sobie używać dowoli i przed każdą płatą 10% więcej zyskać. Ale czekaj, bo tu się coś... Ej! No tu się zmieniło coś na sezonowym skinie się, stary. Są już te nowe grafiki skinów. Nie wszystkie, o dziwo, jak na przykład tutaj ten Falcon. Tutaj ten Falcon ma właśnie tą starą wersję. No ale tutaj shadowy, generalnie te shadowy, no kurczę, ciężko mi się przyzwyczaić, że one teraz... No one zupełnie inaczej teraz wyglądają, tak? Bo tutaj, że tak powiem, całe położenie się zmieniło tych dwóch noży. No ale zobacz, może ostatnie skrzynia coś tutaj da mi, co mogłoby mi odbić. No ale co mam ci powiedzieć, stary, nie ma dosłownie nic dla mnie w tej skrzyni, więc trzeba zaryzykować skrzyneczkę, no którą też lubię bardzo, w której też jest nóż, który bardzo lubię, czyli oczywiście Karambit Tiger Tooth. 3% tego Tiger Tootha, 2394 zł, koszt takiej bitwy na 6 skrzyneczek. Więc zobaczmy, no bardzo dużo tutaj trafionych tych noży, więc próbujemy taki karambit, kurczę. No nóż bardzo piękny i bardzo sympatyczny. Zobaczmy, czy uda nam się chociaż jednego tutaj zdobyć. Może potem jakaś bitwa jeszcze właśnie na tego hola. No nie chcę póki co przeginać, bo już troszkę straciłem, no ale jest M9, no nie jest to karambit. Jest spoko, jak najbardziej, tylko no właśnie, żeby tutaj mój oponent nie trafił teraz karambita. No ale jak mamy tutaj już zapas w postaci tego jeszcze Huntsmana, no to wydaje mi się, że na chillu. Teraz możesz, Emily, trafić sobie Tiger Tootha, no wtedy no to wszystko pójdzie do mojej kiermany, tak? Zobacz, ostatnia skrzynia, nie ma nic, no ale bitwa overall wygrana. 6300 z tej bitwy wyciągnęliśmy, więc no trzykrotnie prawie to, co, że tak powiem, musieliśmy wyłożyć na tą skrzynkę. No skrzynia Royal może teraz, co? Myślę, że no może nie 7, no ale 6 takich skrzynek. Tak ostatnio właśnie przerzucam się, żeby nie wrzucać 10 skrzynek, dajmy na to jednej. Tylko właśnie tak połowę, tak troszkę więcej niż połowę, tak właśnie 6. Myślę, że jest idealną właśnie taką liczbą, bo może coś poleci takiego fajnego i może nie będzie konieczności, wiesz, robienia kolejnej bitwy. No ale zobaczmy, póki co, no zaczynamy. No teraz to kurczę, no okej, okay, może być. Lecimy, 4 skrzynki jeszcze przed nami. Jest Good Knife i Lore. 800 zł. Zobaczmy, jeszcze 3 skrzynki. No rękawice. Te rękawice też nie kosztują nie wiadomo ile. Szczególnie Well Worn. No zobaczmy. Jest ta przewaga minimalna, bo... No 500, nazywam minimalna, no 500 zł. No to dalej może się właśnie wszystko w jednej skrzyni zmienić. Ale jednak nie. Okej, okay, no tutaj jednak ten paracord o dziwo wart więcej. No okej. Okay. Tego się nie spodziewałem, tak szczerze, no ale no, jak tak pan CSGO Skins mówi, no to tak musi być, tak? No to skrzynka teraz może... Albo zróbmy inaczej, zróbmy... O, i sobie wrzucajmy na zmianę, tak? Żeby, wiesz, leciały te skrzyneczki na zmianę i po 5 sobie wrzucimy tych skrzynek z nożami i oczywiście rękawicami. Panie CSGO Skins, ja bym o jedną rzecz prosił. Proszę... Zróbcie jakąś skrzynkę z nożami premium. Naprawdę, prosiłbym. Bo ja tą skrzynkę naprawdę pamiętam, stary, od początku CSGO Skinsa w jakimś... No, 2015 może nie, bo wtedy w CS nie grałem. No ale 16, 17... No 17 na pewno, czy końcówka 2016? No może też, no może też, bo ja chyba jakieś parę zdzierenniku zacząłem grać w CS, coś takiego właśnie mi się wydaje. Więc no właśnie ta końcówka 2016, 2017 na pewno. To ja jeszcze z tego roku pamiętam oczywiście tą skrzynkę z
nożami. No z rękawicami nie, no bo oczywiście wiem, że rękawice weszły do CS-a trochę później. No ale tutaj ta skrzynka z rękawicami teraz bardzo ładnie nas tutaj ratuje. Dawno w ogóle nie widziałem żadnego fajnego dropu ze skrzynki z kosą, więc może tutaj dla... Ojejku, oj nie, nie, nie! Ej, dobra, szczerze myślałem, że tam jest 1500 zł jak nic. No ale dobra, jednak niecałe 500 zł za te rękawice. No okej, okay. Ja bym powiedział, że ciut więcej są warte, no ale dobra, no nie będę się kłócił. Zwłaszcza, że bitewka tutaj, no co ja mam ci powiedzieć. Nie no, naprawdę wszystko się udaje, naprawdę wszystko. Poza tą jedną bitwą, właśnie na te ametysty, która się nie udała. No to stary, wszystko dzisiaj, wszystko się udaje. Zobaczmy może teraz będzie moment odkucia tej skrzynki ametyst. Bo nie pamiętam tak szczerze, kiedy z niej trafiłem coś takiego wow. To jest taka skrzynka, wiesz, która albo ci rzuci mega dużo, albo która ci totalnie zripuje. Takie jest moje odczucie. No, nie zawsze tak jest. W sensie, jak otwierasz pojedynczą tą skrzynkę bez battli, to wydaje mi się, że na pewno tak jest. Ale na tych battlach, no jak twojemu oponentowi się nie poszczęści bardziej niż tobie, no to wydaje mi się, że ta skrzynka, no jeszcze jest okej. No zobaczcie, 4 skrzynki za nami. Na 4 skrzynki musieliśmy wydać ile? 3200 ponad chyba, nie? Z tego co idzie na szybko. A dostaliśmy, zobacz ile. No, jestem naprawdę... No, nie powiem, że pod wrażeniem, tak? Nie powiem też, że w szoku. Bo trochę się tego spodziewałem. No ale... Kurczę, liczyłem, że w końcu faktycznie... Może będzie ten moment tej skrzynki, tak? Może, wiesz, trzeba dać się po prostu rozgrzać. No zobaczmy, ostatnia skrzynia. Czy tu się coś zmieni? No nie wiem, szczerze, 1300. No dobra, no rzutem na taśmę wygraliśmy, no ale co nam po tym, jak to jest 3000 zł na plus. Znaczy, na minus, przepraszam. No dobra, no to spróbujmy coś takiego może teraz. Bitwa na 3 osoby. No jest to odklejka duża. Nie będę mówił, że nie. No ale zobacz. 10 skrzynek ametyst. Na 3 osoby. No, Alex niestety tutaj zaczyna z Ursusem. Takim, no, nie dość tanim. No, mogłem tutaj underdoga zarzucić. Mogłem się pokusić. Bo tutaj... Oj! Chyba jednak nie! Chyba jednak bez underdoga. Okej. Okay. 2800. Ej, Karambit Freehand 2800 to nie jest jakaś mega wygórowana cena, mi się wydaje. Tak patrząc, o kurde, no właśnie, no ten ultrafiolet droższy niestety, strata 800 zł, no jest to do zrobienia, no na pewno leci lepiej niż w poprzedniej bitwie, tak, to trzeba sobie powiedzieć, no tutaj bardzo close, 40 zł, no on też nadrobił tymi rękawicami, no i dwie ostatnie skrzynki stare. One zadecydują. Mamy stratę stówkę. Oj. No teraz ciut większa jest ta strata, bo już 1000. Ostatnie otwarcie. No i nie ma nic. Niestety, kurczę. No był potencjał. Pula była naprawdę sympatyczna, ale no niestety nie dla nas. No dobra, no powiedziałem na początku, że jak tak dało, no to może jeszcze spróbujemy z tym haulem. Więc słowa dotrzymam, tak? Słowa dotrzymam, 6 skrzyneczek z M4 haul i zobacz, 7056 zł i pierwsze otwarcie już daję na tego haula. 32 koła w stat tracku minimal wear, stary. No dobra, czegoś takiego tu ja nie widziałem. No, czy tu ktoś takiego haula trafił? No chyba nie, stary. No chyba nie. No. Jestem naprawdę w ciężkim szoku. 32 koła, ej, nie widziałem, żeby ktoś w satraku tego haula trafił. No dobra, no co ja mam ci powiedzieć, no. Nie będę narzekał. I patrz, teraz Emily jeszcze dropi haula, tylko bez satraka. No i co za tym idzie dla wuja, wszystko leci. No nie, no. No wow, no po prostu wow. Nie pamiętam, czy na którym, kiedykolwiek, na którymkolwiek filmie z CSGO Skinsa miał stary taki budżet. No nie przypominam sobie. Dobra, zróbmy coś takiego jeszcze. 15 skrzynek, tak? Dobra, i zróbmy to na 4 osoby. I zobaczmy, no ametysty na początek. No trochę tutaj pokucikałem w stronę, bo mogłem wrzucić te ametysty na koniec. A na początek te
najtańsze. No wychodzi na to, że lecimy od najdroższych do najtańszych. No ale okej. Nie żeby coś, CSGO skins. No ale to by się jakaś nowa chyba najdroższa skrzynka na stronie przydała, co? No, ja nic nie sugeruję, tak? Ja tylko proponuję tutaj rozwiązanie. No bo ja bym sobie zakręcił taką droższą skrzynką za 1500, 2000. No, ja już tak troszkę, wiesz, w przód marzę, tak? Nie zabronisz mi marzyć, stary. No ale zobacz, ostatni ametyst, no ostatni ametyst tutaj nie popisał się zbytnio. Na równo praktycznie z Emily jesteśmy. Oj. No taki drop z Royala, stary. Ja przez chwilę myślałem, że ja wrzuciłem tutaj Tiger Tufy. Ale takiego dropu ze skrzynki Royal, no to ja nie widziałem. No i nie gadać, że tu by Underdog wygrał. Nie no, tu jak nic by wygrał Underdog. Znaczy, jeszcze przed nami sporo skrzynek, tak? Ale no ja już to wiem, ja już stary to wiem, że tu by wygrał Underdog. Tutaj Underdog wydał wszystko nam praktycznie, tak? Zobacz, jeszcze Rosso tutaj. No nie no. Nie wierzę, po prostu nie wierzę w to, co się dzieje. I pas, i Prince Stream, no nie! Tu by Underdog jak w masło, stary, wleciał. Czemu ja w bitwie na 4 osoby nie wrzucam Underdoga? Nie no, ale powiem wam, że Karambita Tiger Tufa z Royala, z Royala. No to ja jeszcze chyba nie widziałem, no zobacz, 6500, no. Druga osoba dopiero 8300 miała, no. Ja nie mogę. No. No jestem w ciężkim szoku, tak? No nie będę mówił, że nie. Dobra, stary, no. Jestem odklejusem. Jestem odklejusem dosyć no, mocno, chyba każdy to wie. No, takiej bitwy to się chyba nikt nie spodziewał. Zobaczmy. 20 skrzynek. Na 4 osoby. Ametyst. Lecimy. 16800. 16800 koszt takiej bitwy. Zaczynamy. No, zaczynamy najlepiej tak naprawdę. Tylko właśnie czy teraz znowu ten Underdog nie sprawi, że tutaj mógłbym wygrać. No mam nadzieję, że nie. Że tym razem uda nam się dostać najwięcej. No ale no właśnie. No i co nam po tym dobrym zaczęciu? Jak tutaj. No właśnie. Jak tutaj Falcon, tutaj Ursus, tu rękawiczki. A ja dostaję MK Decimator. Okej, jest Karambit. 2900, no wystarczy trochę ponarzekać, no ale to jest jeszcze 15 skrzynek przed nami, stary. Już nie jest nic rozstrzygnięte, tak? I samu nas goni. Bardzo nas goni. Ten bym powiedział, no i nas przegonił. W jednej skrzynce, tak naprawdę. No w dwóch, tak? W dwóch skrzynkach. No, gdyby on tej kosy nie trafił, no to byłby potencjał. No ale Factory New jeszcze dropnął, tak? No, klasik, tak? Klasyka gatunku. Czemu Hansen w ogóle Doppler 2600 kosztuje? Ja bym powiedział w ogóle, że to powinien być tańszy niż od na przykład takiego Falcona, który 1300 kosztuje tylko, stary. No ja bym nie powiedział, no ale no okej. Okay. Nie no, ten Isamu, zobacz, no on tej, no jakieś kosy, jakieś rękawiczki. Dlaczego, no właśnie, i o tym mówię, stary, dlaczego ja takiej rzeczy nie dostaję? Jak ja dawno w ogóle takiego, na przykład Szafira, jak ja dawno czegoś takiego na bitwie nie widziałem. No, no, nie ukrywam, że przyjemnym doświadczeniem byłoby trafić coś takiego. No ale póki co, no przynajmniej Underdog nie wygrywa, tak? Strata to jest rzędu, no, prawie aha, no to GG, już tego nie wygrał. No, fajnie było. Fajna, była se bitwa, tak? Oj, chociaż ty. No, no czekaj, bo to jeszcze, no 1800, nie no, to jest żart, no naprawdę. To jest nieśmieszny żart, stary. I szafir dla wuja. No to nie jest szafir, definitywnie. I ostatnie skrzynie. Czy tu jeszcze może polecić? No, co by nas naprawdę, tak naprawdę odkuło? No w tym momencie... Czyż Huntsman jakiś? No, Huntsman jakiś. Jaki samo z te rękawice? Nie wiem, które. Piąte trafia? 50? No nie, no. Ja nie mogę. No nie mogę, no. Nie jestem w stanie przeboleć, stary, tego, co się wydarzyło. No ale dobra, jest ametyst. 3 skrzynki 2500. Otwórzmy sobie. Nie no, ten dźwięk jest fajny, bardzo mi się podoba. No i czy będzie lepsze otwarcie, czy... No nie, ej, no to jest bardzo... No, poczułem się bardzo źle z tym otwarciem. Okej.
Ej, bardzo fajny dźwięk, jak teraz spada jakiś profit. Bardzo mi się podobają te zmiany. No spoko, ale no szkoda, że... Ej, no... Jak przejdę na tą skrzynkę, to ja sobie właśnie tak teraz patrzę, tak naprawdę jakie tu są skiny w tej skrzyni. Czemu ja na tej bitwie? No na tej bitwie, stary, wydaje mi się, że powinienem takiego Bayonetta z raz zobaczyć chociażby. Albo takie Butterfly, no tu jeszcze Ruby przecież są w tej skrzyni, no właśnie. O, tutaj trzy noże, no ale to no, nie no, zwraca nam to, więc no dobra, nie będę narzekał. 2700, no noże znowu. No, mówię, no ja liczę tutaj na coś lepszego w końcu, tylko nie wiem, czy właśnie powinienem zjeżdżać już niżej. Bo i tak mieliśmy bardzo dużo, a zostaną 12 tysięcy, więc jeszcze raz to zakręcę. Okej, dobra, to jeszcze raz. No, no dobra, mam 15 koła, zostałem to na następny film. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Kodzie Kroks, już się przypominam i się z wami żegnam i widzimy się jutro. Siema!